Przyszły świat będzie przeciwieństwem tego, w którym żyjemy obecnie. Nie będzie wojen, głodu, chorób, śmierci. Ludzie będą żyli jak bracia i siostry, jak jedna rodzina pod skrzydłami Boga, Ojca Wszechmogącego i rządzona przez Jezusa Chrystusa i innych wybranych, jak Ty, by nieść pokój, wolność, harmonię w życiu każdego człowieka. Na ziemi nie zabraknie chleba, a ludzie będą żyli w dostatku, ale nie przepychu, który jest teraz. Wiedziałeś o tym, opisując sny, że wszystko zostało zachwiane w tym świecie, a w nowym wszystko będzie w równowadze i harmonii. Ludzie będą żyli w skromnych domach, otoczonych pięknymi ogrodami, które będą pielęgnowali, z których będą czerpali owoce. Ludzie będą mieszkali w sąsiedztwie ludzi, z którymi będą żyli w komunie, w rodzinie, w której każdy będzie pomagał każdemu w życiu i pracach polowych i ogrodniczych. Dojdzie do specjalizacji tego, kto jest stworzony do czego, by służyć swoimi talentami. Jednak nie będzie już pieniędzy, a wszystko będzie opierało się na pomocy i wzajemnej miłości do siebie nawzajem i do Boga. Ty jesteś przykładem takiej osoby, która nie chce czerpać zysku ze swojej pracy dla innych. I tacy ludzie jak Ty, a jest ich wielu, zamieszkają w przyszłym świecie po wieki wieków. Amen. Nie będzie już miast, takich jakie znamy obecnie. Będą to centra dowodzenia różnymi obszarami świata, w których rządzący, w tym Ty, będziecie pilnowali porządku i dbali nad rozstrzygnięciem sporów, które na pewno się pojawią, jak to wśród ludzi. Bogiem obecnym wśród nas będzie Jezus Chrystus, Władca Świata, który będzie przygotowywał ludzi do zjednoczenia się, ludzi z Bogiem. Jak to miało miejsce w Twoim przypadku, kiedy odrzuciłeś wszystkie grzechy i słabości i pragnąłeś zjednoczenia z Bogiem? Tylko ludzie gotowi do tego, wybrani do tego, będą mogli dostąpić tego zaszczytu. Ale w końcu wszyscy dojrzeją do tego momentu, co Ty, by zyskać ogromne dary i przywileje, umożliwiające im czynienie niewiarygodnego dobra. Aby zachować harmonię w tym wszystkim i porządek, Jezus Chrystus wraz ze swoimi wysłannikami zadba o to, by nie stworzył się chaos, a jedynie doskonały porządek, który doprowadzi do zjednoczenia się świata z Królestwem Bożym, który jest pięknem i doskonałością nie do opisania. Komentarz od księdza. Znów te szczegóły o Królestwie Niebieskim. Jak pisałem wcześniej, za bardzo w sposób doczesny próbujemy sobie wyobrazić wieczność. To tak, jakby człowiek z epoki kamienia chciał sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał nasz XXI wiek. Pismo Święte mówi o Królestwie Niebieskim krótko i przekonująco. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują.